oczywiście na Wielkanoc jak najbardziej pisanki czekoladowe. Takie nietypowe u nas akurat w firmie. Wykonujemy w pracowni Rarytasów pisanki zrobione z czekolady. Te, które Państwo z tyłu za mną widzicie, są to pisanki ręcznie dekorowane, malowane na wzór lodowy, czyli opolski. Do tego właśnie są na dole malutkie pisaneczki, jeszcze ręcznie również wymalowane pędzelkami z dodatkiem masła kakaowego i barwników naturalnych, no i oczywiście na babie czekoladowej z czekolady i do tego z wikliny czekoladowej, nie z takich wiklin naturalnych, tylko po prostu z czekoladowej wikliny cała ta pisaneczka stoi. No wiadomo, że cała ta praca jest wykonana ręcznie, nie maszynowo, no i przy takiej pracy to naprawdę trzeba się skupić na pewno tak jak i takich pisankach, gdzie panie gospodynie na co dzień po prostu robią, już przygotowują do Wielkanocy. Czekolada też jest bardzo krucha, także jak i skorupka od jajeczka krucha, tak i samo pisanka krucha jest z czekolady, także trzeba dosyć ostrożnie przy niej pracować, ale na takiej wielkości pisanki można wiele więcej pokazać wzorów. No i oczywiście na ten rok chciałam pokazać właśnie wzory opolskie, nasze ludowe wzory. Pisanka jest pokryta barwnikiem z dodatkiem bieli tytanowej, czyli biały barwnik z dodatkiem masła kakaowego. To są wszystkie barwniki jadalne, właśnie też z dodatkiem masła kakaowego i one są po prostu podgrzewane, no i malowane pędzelkami. Taką pisankę około 4 dni trzeba poświęcić czasu na taką pisaneczkę. Najpierw trzeba wylać skorupkę czekoladową, później ją skleić z dwóch części, później ją pomalować, nałożyć dany wzór pędzelkami, który sobie wyobrażamy, no i po prostu jeszcze do tego zrobić babę czekoladową i wiklina z czekolady, ale to jest po prostu sama przyjemność. Święta są przede wszystkim modne pisanki. Nie tylko te tradycyjne, malowane batikiem, malowane woskiem, czy kraszanki skrobane z barwnikami, ale przede wszystkim duże czekolady. Pisanki różnego rodzaju czekoladowe, mniejsze, większe. Oczywiście takie większe, malowane ręcznie. Akurat w moim przypadku malowane przez moją żonę. Piękne pisanki czekoladowe, które możemy kupić właśnie w pijalniach czekolady, ale przede wszystkim taka oferta standardowa, to różnej wielkości czekoladowe pisanki z nadzieniem lub bez. Różnych wielkości. I oczywiście moda w tym roku, bym powiedział, na wiosnę jest wśród truskawek. Koktajl truskawkowy jako ptasie mleczko, smak koktajlu truskawkowego w ptasie mleczku możemy znaleźć, jak również czekoladę specjalnie truskawkową, intensywnie truskawkową, też również na wiosnę. Truskawki w ogóle to polski owoc, który jest jakby pierwszym owocem, który otwiera wiosnę, bym powiedział, bo już są pierwsze truskawki spod folii w kwietniu, a szczególnie zaczyna się już taki większy wysyp w maju i czerwcu, no, a więc ten piękny pierwszy owoc, mocno słodki i bardzo polski, a więc truskawka jak najbardziej.